Bartosia, wszystkim Bartosia się kłania. Taka nietypowa nagrywka dla wszystkich widzów, fanów Szkolnej 17. Doszły smutne, tragiczne wręcz wieści, a mianowicie takie, że prawdopodobnie struś major Suchodolski nie żyje. Cały czas mam nadzieję, że to jednak jakaś ściema wielka i się okaże, że no puścili bajdę, bójdę, czy bajkę, jak to nazwać. No ale kurczę, powiem wam, aż musiałem nagrać i może, nie wiem, no 99% jest, że no, że major przesadził z alko, no i że już go nie ma. Ja wam powiem jedno, wszyscy widzowie Szkolnej, ci co są u mnie na kanale, że jeżeli to się okaże prawdą i to dojdzie do Krzysia Misia, no to Krzysiu Misiu będzie następny. Znaczy następny będzie na pewno, ale szybciej niż by miało to nastąpić. Bo się chłop wykończy bez jajora. No ciekawe. Śledzę cały czas informacje na necie. Są tam chyba dwie transmisje na żywo. Cały czas próbują to ustalić. Podobno Sławek też się już kontaktował z tym całym tam Barnejem. Oczywiście dla tych, którzy oglądają Szkolną. No i że to jest potwierdzone info na 99%. Pewnie tutaj hejt poleci, że nagrywa jakieś filmy z trasy, a nie takie chłamy czy coś. No ale mówię, ktoś może ze Szkolnej, co lubi oglądać, to dowie się tutaj, co się od Janie odwaliło. No, a ja jestem aktualnie na promie Mazowia, no i będę płynął do Szwecji, do Isztat. I mam trochę tysięcy kilometrów do przejechania, tylko tyle wam powiem. Postaram się w końcu coś nagrać teraz z trasy, aczkolwiek nie obiecuję, bo jakoś ostatnio cały czas nie mam jeszcze tak weny do nagrywania, jakoś nie wiem, coś się porobiło, ale no po prostu mi się nie chce, nie wiem, jak mam, wiecie, włączyć nagrywanie i coś wam gadać bez sensu, no to jest bez sensu. Dobra, także przepraszam, jeżeli kogoś tutaj nie wiem, wkurzyłem takim newsem czy coś, no ale mówię, no trochę mnie to ruszyło. Zresztą nawet na prezentacji, jak ktoś oglądał tego DAF-a XG+, którego miałem na testy, to również w nagrywce był major na telewizorze odpalony. Właśnie wam też mówiłem, że struś jest na, akurat był na wizji, no i mówię, no ciekawe. Jestem ciekawy dnia jutrzejszego, jutro będzie wszystko pewne na 100%. Tymczasem, kochani, serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów moich, jak i widzów Szkolnej. No i miejmy nadzieję, że to będzie jedna wielka ściema. Trzymajcie się, cześć.